Troszeczkę ten stres jest, ale staram się o tym jakoś bardzo nie myśleć. Ale twoja piosenka już przypadła do gustu wielu słuchaczom, wszyscy są zachwyceni. Jak ona powstawała? Możesz nam zdradzić troszeczkę, w jaki sposób? Czy ty brałaś w tym udział? To znaczy, ja nie brałam udziału, pisał piosenkę Gromi, no i zrobił ją świetną. Od razu ci się spodobała? Tak, oczywiście. No, piosenka jest super. A jakbyś mogła nam powiedzieć, o czym ona jest, co będziesz śpiewała do całej Europy i świata? No, piosenka jest o marzeniach, że nawet jeśli czasami w swoje marzenia się wątpi, to trzeba je spełniać. A jakie jest twoje największe marzenie? Czy to jest ta Eurowizja, czy jeszcze coś innego? Tak, moim marzeniem był udział na Eurowizji Junior, no, który powoli się spełnia. Myślałaś już o tym, jak chciałabyś, żeby wyglądał twój występ? Czy to będzie coś jak teraz, czy coś innego? No, jeszcze nie myślałam, to będzie taka niespodzianka. Ale śpiewasz po polsku i po angielsku. W jakim języku lepiej ci się śpiewa? Różnie, zależy też jaka piosenka. Ogólnie w obydwu językach czuję się dobrze. Zabiorę wszystko to i z każdym dzień w każdą noc. Będę pamiętać na serca panią noc. W szkole, jak przyszłaś po wygranej, jakie były reakcje twoich kolegów? Moja klasa zrobiła mi przemiłą niespodziankę. Jak weszłam do klasy, to moje koleżanki obsypały mnie całą konfetti, także...